Dzień dobry. Bardzo nam miło, że możemy zorganizować w tym roku Międzynarodowy Festiwal Teatralny Werteb. Będzie to już 12. edycja. W tym roku, oprócz doznań artystycznych i Państwa obecności, najważniejsze jest bezpieczeństwo. Mamy takie hasło na Wertepie. Bezpieczeństwo jest OK. Ponieważ wymaga od nas trochę wysiłku. Ja mam przed sobą bardzo kolorowe chusty. Myślę, że każdy z Was ma takie chusty w domu. Takie chusty, albo krawaty, albo paski, cokolwiek. Bardzo prosimy, żebyście przynieśli to ze sobą. Raz, że to jest magia kolorów. Możemy się tym bawić. Ale przede wszystkim możemy tym zmierzyć odległość. Musimy zachować bezpieczną odległość, żebyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie. Te chusty będziemy rozkładać na przykład metr w tą stronę, albo metr w tą stronę, albo metr do tyłu, po to, żebyśmy czuli się bezpiecznie. Prosimy, przynieście ze sobą maski. Noście te maski, ponieważ my jako Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka, jako Festiwal Werteb postaramy się sprostać absolutnie wszystkim wymogom, które nakłada na nas obecny czas, ale bez Państwa pomocy będzie to trudne. Prosimy, bądźcie odpowiedzialni, starajcie się być bezpieczni, przynieście ze sobą właśnie te chusty, noście maski, noście rękawiczki, korzystajcie z płynów, które będziemy udostępniać w bardzo widocznych miejscach. Nie zdecydowaliśmy się na zapisy pocztą mailową do uczestnictwa na festiwalu, ponieważ obawialiśmy się, że po prostu nie sprostamy takim wymogom logistycznym. Wiemy, że widzów festiwalu Werteb jest bardzo dużo i że są to widzowie z miejsc, które odwiedzamy, ale są to także turyści. To jest czas, który wymaga od nas bardzo takiej wzmożonej aktywności, ale nie wiemy, czy od wszystkich Was możemy oczekiwać takiej aktywności, że będziecie się rejestrować na stronach internetowych, wysyłać do nas maile, wykupować albo rezerwować wejściówki. Myślę, że to jest aż nadto w stosunku do formuły Wertepu. Dlatego zdecydowaliśmy się na liczenie widzów, bo do tego jesteśmy zobowiązani. I będziemy Państwa wpuszczać w takiej kolejności przyjścia. Mamy specjalne numerki i o to będziemy Państwa prosić, żebyście respektowali te nasze prośby o zachowanie kolejności wejścia, o przynoszenie ze sobą deklaracji o stanie zdrowia, o chęci uczestnictwa. Bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość, bardzo prosimy o współpracę i prosimy, przynieście te kolorowe chusty, które będą dla nas taką łyżką miodu w tym wszystkim, co musimy spełnić. Bądźcie z nami i bądźcie bezpieczni. Zapraszamy.